W tym wideo chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad zależnościami pomiędzy zmiennymi i pomyśleli też, jak powinien wyglądać wykres takich zależności. Powiedzmy, że mamy dwie osie układ współrzędnych, tzw. Tak kartezjańskich, na poziomej osi będę zaznaczał cenę jakiegoś produktu, a na pionowej osi zaznaczę zapotrzebowanie na ten produkt, albo jak mówią ekonomiści, popyt. Będziemy rysować tylko w pierwszej ćwiartce układów współrzędnych, bo zakładam, że cena może być tylko dodatnia. Gdyby była ujemna, to kupując coś, dostawalibyśmy jeszcze za to pieniądze. I zakładam, że popyt, czyli zapotrzebowanie, też może być tylko dodatni. W sensie matematycznym, oczywiście, może być ujemny. Kiedy nasze zapotrzebowanie, na przykład na bułki rano przed śniadaniem, byłoby ujemne, to szlibyśmy do sklepu i zanosili sprzedawcy bułki. Przy ujemnej cenie jeszcze byśmy sprzedawcy zapłacili za przyjęcie tych bułek. Ale to jest wykres z życia wzięty, czyli tylko pierwsza ćwiartka nas interesuje. Zastanówmy się, jak taki wykres zapotrzebowania, czyli popytu, w zależności od ceny, mógłby wyglądać. Jeżeli cena jest niska, to oczekujemy, że więcej ludzi będzie chciało kupić ten produkt. No i racja. Dobra cena, więc chcę to kupić. Czyli jeżeli cena jest niska, to zapotrzebowanie, popyt jest wysoki. Idąc tym tokiem rozumowania, możemy powiedzieć, że najwyższy popyt będzie przy cenie 0. Niska cena, wysoki popyt. Potrzebujemy dużo takich rzeczy. Jeżeli teraz cena trochę wzrośnie, to całkiem możliwe, że popyt trochę zmaleje i nie będzie już tak wielu chętnych do kupienia tego towaru. Jeżeli cena jeszcze bardziej wzrośnie, to zapotrzebowanie na ten produkt jeszcze bardziej zmaleje. Jeżeli cena bardzo wzrośnie, to prawdopodobnie popyt na ten produkt. Bardzo zmaleje, czyli linia przedstawiająca to, jak popyt zależy od ceny, mogłaby wyglądać tak. Załóżmy, że jest to prosta, ale taka zależność nie musi być linią prostą, może to być krzywa, może wyglądać na przykład tak albo tak. Ale uogólniając, jeżeli zobaczylibyśmy taki wykres, ten fioletowy, i zapytalibyśmy, co się dzieje z popytem, kiedy cena rośnie, to odpowiedź brzmi: kiedy cena rośnie, popyt maleje. Pomyślmy teraz o trochę innym przykładzie. Powiedzmy popyt na rynku nieruchomości. W zależności od populacji, czyli liczby mieszkańców, liczby ludzi na danym terenie, a na osi pionowej popyt na ziemię. Czyli jak bardzo ludzie chcą kupować działki budowlane, żeby potem budować na nich domy. Jeżeli populacja jest bardzo niska, na przykład jeżeli populacja wynosi zero, to nie ma nikogo, kto chciałby kupować ziemię. Czyli punkt 0,0 na pewno należy do tego wykresu. I jeżeli liczba ludzi rośnie, to zapotrzebowanie na działki budowlane również powinno rosnąć. Populacja trochę wzrośnie, więcej będzie ludzi chętnych do kupienia ziemi. Jeżeli populacja znacznie wzrośnie, to mnóstwo ludzi będzie chciało kupować ziemię, czyli nasz wykres powinien wyglądać jakoś tak. I jak poprzednio narysowałem prostą, ale to nie musi być prosta, może być to krzywa, na przykład jakaś taka, Albo taka, nie wiadomo. Ale ogólnie mówiąc, jeżeli ktoś pokaże nam taki właśnie wykres i zapyta, co się stanie z popytem, kiedy populacja wzrośnie, to odpowiedź brzmi: kiedy populacja rośnie, popyt na Ziemię też rośnie. Tutaj, kiedy cena rosła, popyt malał. Tutaj, kiedy populacja rośnie, popyt też rośnie. Możemy te zależności uogólnić, tak żeby pasowały do wszystkich zmiennych, bo tutaj mówimy tylko o dwóch konkretnych przypadkach. Jeżeli narysuję taki wykres, tu niech będzie zmienna x, a tutaj zmienna y, i jeżeli ktoś zapyta, co się dzieje ze zmienną y, kiedy zwiększamy zmienną x, weźmy jakikolwiek x, tu będzie odpowiedni dla niego y, i kiedy zwiększamy x, kiedy przesuwamy się w poziomie w stronę dodatnią, to co się dzieje z y? y się zwiększa, idzie w górę, czyli w tym przykładzie, kiedy zwiększa się x, y też się zwiększa. Jeżeli narysujemy sobie taki wykres, niech to będą osie A i B, a wykres niech będzie taki, to co się dzieje, kiedy A się zwiększa? Jeżeli wybierzemy sobie dowolne A, odpowiednio dla tego A tutaj będzie B, to kiedy zwiększymy A, co się stanie z B? Punkt na osi odpowiadający temu nowemu A będzie niżej. Nasze nowe B będzie niżej. W tym przypadku, kiedy zwiększa się A, B się zmniejsza. Uogólniając, kiedy Y zwiększa się razem z X, kiedy jednocześnie rosną, przesuwając się po wykresie, czyli nasza linia idzie od lewego dołu do prawej góry, to mówimy, że jest to krzywa rosnąca, że ma dodatnie nachylenie. Kiedy X rośnie, Y też rośnie. Na tym wykresie, kiedy zmienna niezależna rośnie, zmienna zależna maleje. Jest to krzywa malejąca. Na wykresie taka linia idzie od lewej góry do prawego dołu, czyli ma ujemne nachylenie.